Cześć, Ironway z tej strony. To będzie odcinek z update'em na temat Whoopa 4.0. Zapraszam. Słuchajcie, minęło kolejne pół roku używania Whoopa. Jak nagrywałem ostatni odcinek, to byłem po chyba roku już używania Whoopa 3.0 i po, nie wiem, tygodniu może używania 4.0. Jakby to, czym się różni 4.0 od 3.0, no to odsyłam do poprzedniego odcinka, bo to nie jest na ten moment jakoś tak super potrzebne. Natomiast bardzo często to pytacie, sporo znajomych, nieznajomych i tak dalej, z linka naszego te Whoopy zamówiło, za co dziękuję. Wpada nam za to ten darmowy miesiąc. Mam już, robimy z Maćkiem ostatnio taką rywalizację, kto więcej do przodu będzie miał darmowe. Już mamy po 2 lata, także spoko. Dzięki. Chciałem dać trochę więcej feedbacku już na temat tej czwórki i co jakby działa najlepiej. Na pewno bateria trzyma dłużej, na pewno ładowarka jest wodoodporna, ta, którą się zakłada tutaj, no więc jak ktoś zapomni i pójdzie sobie z tą ładowarką pod prysznic, no to nic się dziwnego nie wydarzy. Poprawili znacząco algorytm wyłapywania tych aktywności sportowych. W trójce było tak, że potrafiło mi, nie wiem, biegania, takiego rozbiegania na niskim tętnie za bardzo nie złapać, nie? Bo ja mam tam, nie wiem, tętno na przykład 115 i złapał, albo, nie wiem, z 45 minut biegania pokazywał, że biegałem 35 i tak dalej. Teraz to jest dużo dokładniej. Podobnie jest z pomiarem podczas pływania, szczególnie open water, gdzie wcześniej na tym open water, no to różnie bywało, no to urządzenie oczywiście GPS-a nie ma, natomiast mierzy nam długość tego treningu. Moim zdaniem nadal najlepszym value jakby z tego Whoopa jest recovery i wszystkie te rzeczy związane z regeneracją. Pokazuje jak byk, nie wiem, wypijesz jednego drinka, 2 piwa, pośpisz godzinę za krótko i pokazuje to recovery o 30, 40, 50 punktów mniej. O tym jak dokładnie pokazuje, jak dokładnie jakby definiuje te recovery i straina i tak dalej, tłumaczyłem już w tych poprzednich odcinkach, więc ewentualnie zobaczcie tam. Uważam, że to jest największa wartość, czyli jeśli ktoś nie zwraca uwagi aż tak mocno na to jak śpi, jak je, jak to, jak tamto, albo nie chce w ogóle na to zwracać uwagi, nie chce się tym interesować, no to raczej to nie będzie gadżecik dla Was. Druga sprawa, no nie zastąpi nigdy nam Whoop zegarka. To nie zastąpi Garmina, nie zastąpi, nie wiem, Apple Watcha, czy nawet Samsung Watcha, czy Suunto, czy jakichś tam innych zegarków sportowych. To zmierzy oczywiście tym czujnikiem optycznym, jakie mamy tętno, jak śpimy, ile trwała ta dana aktywność, jaka jest temperatura ciała i tak dalej. Natomiast nie zrobi tego tak dokładnie jak zegarek sportowy. Więc to nigdy nie zastąpi nam zegarka sportowego. To możemy nosić tylko równolegle z zegarkiem sportowym. Chyba że ktoś trenuje, no nie, powiedzmy tak zupełnie amatorsko, że sobie czasem pójdzie pobiegać, czasem pójdzie poćwiczyć. Nie potrzebuje mieć dokładnie zmierzonego, ile biegnie, ile przebieg kilometrów, jaki dystans, jaki czas, jakie waty, jakie straty. No to wtedy rzeczywiście spełni to swoją rolę znacznie lepiej niż jakikolwiek fitness tracker, jaki kiedykolwiek używałem. Używałem, nie wiem, Fitbita, jakichś TomTomów, kiedyś miałem tego Oura Ringa, ale to już kupę lat temu, więc jakieś kilka wersji wstecz. No to na pewno mierzy większość aktywności znacznie lepiej niż którykolwiek z tych sprzętów. Kolejna rzecz, która jest zrobiona tutaj bardzo dobrze, to są takie tygodniowe i miesięczne podsumowania, raporty, które dostajemy, pokazujące trendy. Pokazuje trend, jak nam na przykład w danym mezocyklu, czy w danym miesiącu konkretnie, rośnie zmęczenie, spada regeneracja, rośnie lub spada HRV, czy respiratory heart rate, te wszystkie inne ważne statystyki. Więc jeśli jesteśmy tacy, że jakby wyciągamy, chcemy sobie wyciągać jakieś wnioski, patrzeć na to, co na nas jak wpływa, gdzie jesteśmy bardziej zmęczeni, albo mamy trenera, który te dane jest w stanie analizować, to na pewno Wam to bardzo pomoże. Ale jeśli ktoś chciałby kupić sobie tylko gadżet po to, żeby ten gadżecik gdzieś tam sobie leżał i myśli, że to będzie nam dawało jakieś tipy i konkretne rozwiązania, a nie wnioski, które sami musimy wyciągnąć, no to nie, to nic takiego nam to na pewno nie da. Jedna z opcji, która weszła razem z tym 4.0, to jest Whoop, nie wiem jak się teraz nawet nazywa, ale jakiś tam VIP czy coś, który jest odrobinę droższy. I w tej opcji mamy, poza tym, że ta oryginalna opaska z czujnikiem jest darmowa, ta czarna, czyli konkretnie ta, to mamy chyba 20% rabatu na wszystko, co zamawiamy od Whoopa i co 3 miesiące możemy mieć jeden pasek nie z tych premium pasków, czyli taki jak ten złoty na przykład, za darmo. To jest trochę droższe, ale dla gadżeciarza, który może sobie, nie wiem, mieć jakąś kolekcję tych pasków do garnituru taki, do czegoś taki, do czegoś taki, do czegoś taki, no to jest fajna opcja i mi się na przykład to podoba. No teraz sobie zamówiłem taki, widzicie, kolorowy. Według Karola wygląda jego paska na dyskotekę na Ibizie, czy jak ty to tam wczoraj powiedziałeś. Mi się podoba. Więc dla mnie to jest jakiś tam atut, no ale wiadomo, no to jakieś tam dodatkowe koszty.
Dla dzieci, okej. Okay. Może być dla dzieci, to nawet lepiej brzmi. Duży minus z tych osób, z którymi rozmawiamy, właśnie Karol też jest dobrym przykładem, jest taki, że tak, korzystając z tego naszego linka, czy z jakiegoś innego linka afiliacyjnego, ja dostaję miesiąc gratis, wy dostajecie miesiąc gratis. Ja wykupywałem to w opcji płatności na ten rok czy półtora i wielu znajomych też. I wtedy mamy rzeczywiście ten miesiąc na rezygnację i w całości możemy zrezygnować bez żadnych kosztów. Natomiast opcji abonamentowej, która jest znacząco droższa, no bo nie płacimy tam te $20 czy 20 euro na miesiąc w rozłożeniu na te półtora roku, czyli musimy całą tą kwotę od razu zapłacić, no i możemy w ciągu miesiąca zrezygnować, ona cała nam wróci. A w opcji abonamentowej, że płacimy, nie wiem, $30 na miesiąc, czyli znacząco drożej, pierwszy miesiąc jest zwrotu, wiadomo, ale wiele osób, bo ty nie byłeś jedyną osobą, która mi to zgłosiła, bo to z dwie albo trzy osoby mi to napisały, wiele osób myślało, że jeśli jest abonament miesięczny, taka jak subskrypcja Netflixa czy czegokolwiek innego, no to że można zrezygnować w dowolnym momencie, a nie do końca. Jest tak, że trzeba, załóżmy, że rezygnujecie w drugim miesiącu, to on dolicza cały ten drugi miesiąc i jeszcze miesiąc kolejny, tak? Czy jakoś tak? To jak? Pół roku, no właśnie, no to widzicie, to o tym jeśli oczywiście... Jeśli rezygnujesz po miesiącu, to i tak musisz zapłacić za pół roku, więc lepiej pół roku przesiedzieć. W ciągu miesiąca możemy zrezygnować zawsze, nie? Czyli nieważne, którą opcję płatności sobie wzięliśmy i to jest super. Ale ten pierwszy miesiąc nic nie daje. Moim zdaniem dwa... No, wnioski są po dwóch, trzech miesiącach. Drugi, trzeci miesiąc, no. Da się zauważyć, że on tam ułapie się, ale nie po tym pierwszym. Więc to jest taki na zasadzie... No. Poznaj aplikację, poznaj coś tam, ale nie... No poznaj ekosystem i tak dalej, nie? Ale no dobrze, no czyli jakby pierwszy miesiąc jest rzeczywiście darmowy, ale nie każdemu to coś da, nie? W sensie nie wszystkie te dane będą ten. On już nam, nie wiem, inaczej wykrywał po tygodniu czy po dwóch tygodniach baseny czy inne treningi, jak już się mnie nauczył. Dużo lepiej się nauczył po dwóch miesiącach, nie? Więc no jakby ten algorytm się uczy, ten czujnik się uczy, że w konkretnych godzinach, w konkretnych dniach robisz daną aktywność, w takich godzinach śpisz i tak dalej. I to widać, że to rzeczywiście ten algorytm jest czasem lepszy, ale dobra, wracając. Uważam, że to jest duży minus, to nie jest też jakoś transparentnie komunikowane. No i jeśli rzeczywiście ktoś by kupował na takiej samej zasadzie, jak ja kupowałem, czy Maciek, którzy na początku byliśmy sceptyczni, no to lepiej się nie wpakować w maliny, że o dobra, to zrezygnuję, przegapię o kilka dni i nagle macie pół roku do zapłacenia. Więc to jest duży minus. Kurwa, pizza przyjechała. Idę po pizzę. Pod koniec każdego dnia możemy sobie zaznaczyć, gdzie jest journal, taki dziennik. I to chyba się rano zaznacza, nie? Czy na koniec dnia? W każdym razie, no czy w dowolnym momencie kolejnego dnia to zaznaczamy, ale mamy, czy nie wiem, piliśmy alkohol, czy kot spał w pokoju, dziesiątki są, czy tam sto kilkadziesiąt różnych jest opcji i on później jakby jak robi ten raport tygodniowy czy miesięczny, no to rzeczywiście bierze to pod uwagę i zakładam, że algorytm też to bierze pod uwagę. Z Maćkiem mamy regularnie rozkminę na ten temat, że największą wartością tego jest prawdopodobnie ta baza danych, którą oni budują i na bank będą te dane gdzieś sprzedawać dalej, robić jakieś badania naukowe i tak dalej, bo mają, nie wiem, kilkaset tysięcy, czy już nie wiem, milion kilkaset tysięcy użytkowników, którzy im za darmo dostarczają masę danych. Wracając, uważam, że to jest minus. No i gdybyście rzeczywiście chcieli to zamówić na to, tak żeby sobie wypróbować i byście mieli rezygnować i nie będziecie, jakby nie zostaniecie, nie będziecie chcieli sobie tego zostawić, no to pamiętajcie, żeby zrezygnować w ciągu pierwszego miesiąca, no bo później będziecie obciążeni tymi kolejnymi sześcioma miesiącami, tak jak Karol, który rzeczywiście, bo zrezygnowałeś później, tak? Tak. I wracając do tego wątku, uważam, że to jest duży minus, więc uważajcie, no żeby nie zapomnieć zrezygnować, jeśli rzeczywiście to chcecie. I jest też taki case, że oni nawet jak rezygnujesz, nie odbierają tego od ciebie, w sensie nie odsyłasz tego, ten czujka po prostu przestaje działać, czyli aplikacja wasza przestanie działać, ale jeśli byście chcieli to dalej nosić, to nosić możecie. Nikt tego nie odsyła, nikt wam tego nie odbiera, bo oni zakładają, że będziesz chciał do nich wrócić konkretnie za jakiś tam czas. Ja uważam, że te statystyki odnośnie regeneracji, te odnośnie straina, czyli tego zmęczenia, jakie wykonaliśmy aktywności, są takie, nie są idealne, zegarek jest lepszy, te odnośnie regeneracji snu są zajebiste, widać za każdym razem, czy właśnie wypiliśmy ten alkohol, czy coś tam, czy coś tam, czy coś tam i moim zdaniem dla osoby, która jest jakaś taka w miarę świadoma, zmienia to nawyki. On sugeruje, że nie wiem, połóż się szybciej spać, że przez ostatnie dwa dni spałeś mniej niż normalnie, to może warto byłoby się zregenerować bardziej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że to jest bardzo warte, ale tak jak powiedziałem wcześniej, dla osoby, która jest w stanie, to nie jest fizyka kwantowa, żeby było jasne, tutaj nie trzeba nad tym siedzieć 5 godzin dziennie, ani nawet
nawet 15 minut dziennie, po prostu są jakieś tam sugestie, patrzymy na podstawowe statystyki i mi to zajmuje no, kilka minut dziennie, a siedzę w tym dużo. Dodatkowo duży atut taki, jeśli ktoś pracuje z trenerem, można już w tej chwili synchronizować w całości Whoopa, nie wiem, ze Strawą czy z innymi aplikacjami, ale też jest w całości się synchronizuje z Training Pixem. No więc na przykład trener Maciej widzi, jakie mam HRV, jakie mam respirator heart rate, jakie mam recovery, jakie mam strain. Też sam z tego korzysta, więc umie z tego wyciągać wnioski i to uważam, że to jest duży atut dla każdego zawodnika, który pracuje z trenerem, no bo nie musi dochodzić wtedy do jakiejś tam komunikacji i ten Whoop jednak widzi wcześniej, zanim się coś dzieje. Jak w zeszłym roku miałem COVID-a, jedną tam z któryś już, bo dwa czy trzy razy już miałem, w każdym razie jedna z tych kilku fal, to on to wykrył tak naprawdę zanim ja to czułem. Ja czułem, że czułem się słabiej, ale nie miałem jeszcze grypy, nie było jakiegoś tam problemu, nie czułem żadnych objawów, a już miałem recovery przez 2 czy 3 dni po 12%, czyli tak jakbym, nie wiem, jakieś ostre balety miał. Po jakimś weselu, znam osobę, która po jakimś weselu ostatnio miała chyba 1% czy 3%, ale tam była ostra popijawa i on rzeczywiście tego COVID-a u mnie wykrył. Oczywiście nie wyskoczyło to, że masz COVID-a czy że jesteś chory, no ale nagle miałem 12%, mimo że na co dzień, nawet jak jestem zmęczony, to mam 30-40%, jak jestem mocno wypoczęty, mam 70%, więc jakoś te statystyki wykrył. Więc moim zdaniem da się z tych wniosków coś wyciągnąć, ale jeśli ktoś to nosi i nie wiem, raz na tydzień wejdzie w aplikację, to raczej bez sensu. Dla mnie też dużym atutem i to no, wszystko w tej chwili się robi już tak społecznościowo, więc w Whoopie jest cała ta funkcja społecznościowa, gdzie nie wiem, są ludzie nasi Ironwayowi, czy ludzie MBC, czy ogólnie Polacy i są czaty, rywalizacje, że nie wiem, wyskakuje, że ostatni tydzień byłeś na pierwszym miejscu w strainie, albo w recovery, albo Patty nasza regularnie jest w MBC na pierwszym miejscu w spaniu. W statystyce spania, nie w godzinach spania, no ale jesteś, no co mam ci powiedzieć. W każdym razie i ta funkcja społecznościowa działa dość fajnie. Tam można też dodawać jakieś zdjęcia, coś tam. No taka funkcja czatu jak jakiś Facebook Messenger czy coś tam innego, czy Discord i działa to dość fajnie. Kończąc myśl, moim zdaniem dla gadżeciarzy niezmiennie, po półtora roku już w tej chwili korzystania, dla gadżeciarzy, którzy chcą wyciągać wnioski, lubią taką, no powiedzmy, biżuterię, fajne. Jeśli ktoś by chciał to kupić i myśli, że zrobi za niego cuda, nie. Nie jest to raczej pierwszy wydatek, no bo tanie też to nie jest, te $23-30 miesięcznie, no to nie jest jakaś niska kwota, więc nie powinien to być żaden pierwszy wydatek, ale ja niezmiennie jestem mega zadowolony, w większości znajomych polecam, wielu korzysta, są pojedyncze osoby takie jak Karol, które zrezygnowały, bo coś mu tam nie pasowało, ale większość jest raczej zadowolona. No i pamiętajcie, żeby jeśli byście chcieli wypróbować i mielibyście zrezygnować, bo nie jesteście zadowoleni, to żebyście się zmieścili w tym miesiącu. Jeśli skorzystacie z naszego linka, to ja mam miesiąc gratis, ale wy też macie ten miesiąc jakiś tam gratis, ale ja mam ten miesiąc gratis dopiero jeśli wy ponad miesiąc będziecie używać. Czyli nie jest tak, że zakładacie z linka, ja mam od razu. Ja dostaję informację, że ktoś tam z mojego linka wziął, ale dopiero jak aktywujecie już tą pełną subskrypcję, czyli po miesiącu używania, mi się ten miesiąc darmowy dodaje. No ale to oczywiście zachęcam do korzystania tylko te osoby, które faktycznie chcą spróbować i później są faktycznie z tego zadowolone. Co do samego paska, jest wygodny, nosi się to cały czas, nie ściąga się go do ładowania, tak jak mówiłem, bo załadujecie go na tym. Ja go przemywam tutaj pod spodem, ten czujnik pod prysznicem, ale to tyle, tak naprawdę noszę go non-stop. Ładuję go mniej więcej raz na 5-6 dni i to tyle. Myślę, że to wszystko, jak będą jakieś pytania, to walcie. Możecie też podrzucać, jeśli macie, to podrzucajcie, jakie macie kolorki. Dzięki bardzo, pamiętajcie o subskrypcji, komentujcie, przysyłajcie, jeśli macie, piszcie w komentarzach, czy używacie, jesteście zadowoleni. Dzięki bardzo, see you later, do zobaczenia.